Siemano, dzisiejsza wycieczka w góry obejmuje Jakuszyce, Schronisko Orle, Polana Izerska, Chata Górzystów i z powrotem do Jakuszyc. Widzimy się na szlaku. Wpakujemy wodę. Energolka, jakby mi zabrakło energii, bo ja bez kofeiny niestety nie daję rady. I piwko 0%, bo prowadzę i karmi mrożona kawa z kofeiną. Dobre. Zapakowani. Można jechać w drogę. I jesteśmy na szlaku. Sam początek. Szlak żółty. Żółty. I idziemy w stronę schroniska Orle. Pogoda ładna. Trochę chmur, ale małych, niedużych. Jasnych, nieciemnych, niedeszczowych. Więc jest super! I tak właśnie wygląda pierwsza część szlaku na Orlę. Na schronisko Orle. Droga asfaltowa, idealna na wycieczki rowerowe. Bardzo dużo rowerów tu jeździ. No ja czekam na szutrowe drogi, bo wolę takie, bardziej dzikie. Zresztą to chyba też woli bardziej dzikie drogi. Chociaż może i wszystko jedno. No i idziemy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj, gdzie strzałeczka pokazuje, idzie mój palec, pokazuje. Idziemy na Orle, czyli tu, czyli już niedaleko, kawałeczek. Później idziemy aż tutaj na Chatę Górzystów i będziemy wracać tu, aż do Jakuszyc. Tak właśnie wygląda schronisko Orle, ale dla nas to jest tylko punkt przejściowy. Idziemy dalej. Nasz główny cel to Chatka Górzystów. Jeszcze sporo drogi przed nami, więc ruszajmy na szlak!
na szlaku nie możemy ominąć żadnego ciap-ciapa, więc... Jest sezon na jagody, a tam gdzie idziemy, czyli do chaty górzystów, specjalnością szefa kuchni są naleśniki biszkoptowe właśnie z jagodami. A że teraz mamy sezon, więc będzie świeże. To proszę Państwa Izera. Bardzo ładna rzeczka o takim zabarwieniu brunatnym. To, co widzicie za mną, to jest przystanek Dolina Izery. Bardzo ładnie, uroczo wręcz. Tam w oddali jest nasz cel, chatka górzysta. Jeszcze kawałeczek i będziemy. Będziemy jeść. Będziemy jeść.
tutaj niedaleko tej chatki górzystów jest bardzo dużo takich pozostałości w takich schroniskach, domach. Tutaj było? Nie mam pojęcia. Ale trochę tego jest. Jesteśmy koło chatki górzystów. To jest taka fajna, duża, piękna polana. No i duża kolejka. Idę w niej stanąć po naleśniki. Półtorej godziny czekania w kolejce, a jest czwartek. No wyobraźcie sobie, jaka to musi być kolejka na weekend. Dwa razy większa? Może. A teraz jeszcze czekanie na naleśniki. To już druga sprawa. No nic, czekamy. Na razie pierożki, bo pierożki szybciej. Bardzo dobre. Piwko 0%. Czy warte czekania? Krzysiek! Zajebiste. Ostatnie łyczki piwka. Chwila odpoczynku po tym wielkim naleśniku i ruszamy z powrotem. Przed nami jeszcze około 10 km z powrotem. Ale stąd się aż nie chce ruszać. Jest tak fajnie, przyjemnie i spokojnie. No, pojedzone. I wracamy. I powiem wam, że z perspektywy czasu nie czuję tego, że stałem aż półtorej godziny w kolejce po te dwa naleśniki i porcję pierogów.
może to właśnie przez atmosferę, która tam panuje. Bo ten facet, który tam sprzedaje, ma taki humor i taką pozytywną energię, że trochę tak rozbija taką, wiem, może trochę zdenerwowanie wśród ludzi. Chociaż ja tam nie czułem tego zdenerwowania. Tam trzeba podawać imiona przy zamówieniu, i on wtedy woła po imionach. Jak był Ambroży, to mówił: Ambroży, Akademia Naleśników wzywa. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, zapraszam, i tak dalej, bardzo śmiesznie, bardzo fajnie, przyjemnie. Podobało mi się. Tędy przyszliśmy, a teraz wybieramy tą drogę, żeby zrobić kółeczko. Niebieski szlak. W lewo, czyli tędy. I taką kładką sobie teraz będziemy szli. No, trasę powrotną mamy troszeczkę trudniejszą, ale za to ciekawszą. Rozdroże pod cichą równią. Schodzimy z przykładem drogi na asfaltową. No proszę. Mała pomyłka. To jest droga rowerowa, a szlak zielony, który mamy iść, jest tutaj. Mieliśmy schodzić, a wchodzimy pod górkę. Jeszcze kilka kilometrów i będziemy z powrotem. Wróciliśmy już do samochodu, zrobiliśmy lekko ponad 19 km. Trasa fajna. Tą trasą, którą szliśmy, czyli od Jakuszyc do Chatki Górzystów, to był żółty szlak, później wracaliśmy niebieskim i zielonym. To jest taka dobra opcja dla rowerów, dla ludzi z rodzinami, z dziećmi, z wózkami i tak dalej. Bardzo fajnie tam się idzie. Oczywiście na Chatkę Górzystów można dotrzeć jeszcze od Świeradowa. Ogólnie polecamy.